followed Lieutenant Yo, to his command. Who's Konsper? Yes, sir. To kolejny odcinek I z serii Let's Play Brothers in Arms and in Blood, już drugi. Well, in my jak widzicie, kontynuujemy rozmowę z Marszalem. Someone will send you somewhere. And it's never a nice somewhere. Nagrywam to dzień po ostatnim odcinku. Jest 7 rano. Fall asleep? Ale jedziemy w końcu. I scouted up ahead. We're in a bit of a pickle here. The good news is I managed to find a few of my boys from 82nd. Still trying to round them up to make the big push towards St. Savour. This isn't even our sector. Yeah, you're supposed to be off finding some castle on the road to Cherbourg. Well, ale se głowę odwrócił, kurwa. They're banged up pretty bad. Without any medical supplies, it's not looking good. Corporal, Sergeant Bixby from 2nd Squad was killed this morning in the drop. Private, Fryer, sir. Fryer here was with him. I was told the Krauts have a makeshift Kraut aid station in the church in St. Martin. Bring all the bandages and plasma you can find. We need it now, Corporal. These men can't wait. Hot sock. Save my friends. Spoko, spoko. Zawsze chętnie okradnę Szwabów. No to jedziemy. Jakiś lepsza broń? Nie. Ciągle to samo. No to chodźcie. No, idziemy. Powiem, że mam zajawkę na tą grę. Od dawna nie grałem. Nie będę nagrywał, ile się da. No dobra. Stawcie się tam i czekamy na Niemców. O, Schwaben machen destroyen. O, tam. Ja, maszyn, maszyn. Żryj to, gówno. Kurde. Wykryj ten łeb. Szwabski. Gnoju. Dobrze, dostał, ale też dostałem. Ale jestem śmiertelny. Nie, nie biorę widoku. To ma być realistyczne let's play. Nie widać ich. Słyszę. Dobra. Start firing there! Kurde. Fire! Dobra. Szkoda, że nie ma granatów. To bym mógł rzucić. Chodźcie tu. Flanka? Kurde, wyżejli. Jak widzicie, trochę życia nam zeszło, ale oni zginęli. Daj mi broń. Jo. No, mamy ten. Będę przodował co bardzo często, bo tu jest ważny kasznabój. Kurde, ktoś MP40, jej, dajcie mi. Wow. Za dużo ich tu jest. Dobra, idziemy do koni. Konie, 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 konie. Siema. Nie bądź konie. Dobra. O kurde. Ale musimy ich osaczyć. Ale tu jest za dużo. Flankę wiem właśnie. Dobra. Wychylaj głowę. Kurde. Jak ty dostał? Gin. Chuju. No szybciej, kurwa. Sygnuj. No dobra, lepiej tak. No akurat przeładowanie. O. Jeden zdech. Schwabenmachen. Gin. No jak widzicie, nawet przy takiej tej jest bardzo trudno trafić. Przy takiej różnicy.
Moich ludzi zostawiłem. Sam sobie poszedłem. No, w końcu zdech. Tamci są... okej. Okay. I tam... okej. To ja ich oflankuję, tylko muszę wziąć jakąś broń lepszą. Tylko K98. Dobra, idziemy. Wow. Nie rozumiem, co oni tam gadają. No, stąd raczej nic nie zdziała. Idziemy dalej. Dawaj. Oj, tam są, okej. Wow. Szedłem na beczkę. Nie chciałem wejść na beczkę. W końcu. A w sumie wezmę tego. No jakim cudem? Wychyl łeb, kurde. Flankę, jak... Idę okraść wasz kościół. No ej, jakim cudem? Kurde. Kurwa, jak to się trudno strzela. Gin. Dobra, niech tylko ten łeb, ten i już będziemy mieć go. O kurde, był. Dostał! Kurde, no znowu w końcu. Idziemy. O, wychylaj się. I... idealnie, kurwa, i to jest mój skill. I tak będę lamił, ale... Go over there! Nie, go over there. Strzelaj. No nie, no, cóż, to by było na tyle. Nie, jedziemy dalej. Wczytaj. Dobra, teraz trzeba ogarnąć. Jeszcze raz. Tym razem na spokojnie. Paddock! Rally on me! Get cover there! Let's move! Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że z tej gry emanuje taka, jakby to powiedzieć, atmosfera właśnie tej drugiej wojny. Double time! Double time! Na przykład, nie wiem, oglądaliście takie produkcje jak Private Ryan. Czyli szeregowiec Ryan, Saving Private Ryan. Dobra, strzelajcie. Albo nie wiem, Pearl Harbor i jakieś inne. Zawsze była tam muzyka. O, zabili ich. Zawsze była właśnie taki klimat, muzyka i tu właśnie czuję to samo. A muzyka w ogóle na w menu startie. Basmada, the Amis! W menu startu. I need you over there! Attack! Zjebać go. Też bardzo jakby, nie wiem, taka atmosfera w ogóle z tej gry emanuje. Jakbym był w tym oddziale, jakbym uczestniczył w tej drugiej wojnie światowej i strzelał sam do tych Niemców, dlatego tak przeżywam. Gin, kurwo. Flanka. Teraz trzeba uważać, żeby znowu mnie tak nie zastrzelili. Ej, skąd oni widzieli, że ja ich chcę oflankować? Dobra, nie dostałem. Jest dobrze. Chyba nie ma autozapisów i będę musiał ciągle od tego samego checkpointa zaczynać, ale dobra. Dobra, rozkaz, idziemy tam. Keep up the fire! Spróbuję trochę powybijać. Dostał! O, no to nie... Już po was, Niemcy jebane. Dobra, no tak. Wy tu zostańcie, a ja idę ich oflankować. Żeby szybciej dojść do kościoła i ukraść im te medyczne zapasy. Dobra, nie będę marnował amunicji na koniach, chcę żyje, chłop. A w sumie nie wiem kto. Dobra. Idziemy. Zostań, kurde. No jak zwykle przeładowanie. Nie,
patrzę, ile mam amunicji. No i tak. No chodźcie. Dostał! Dobrze, kurde, skill level up. Już czuję roka. Alona, hehe, hehe. No, wyskakuj. Dum, dum, dum. I... headshot, no. No, dostał. Idziemy po jego broń. Idziemy dalej. Tamci się strzelają. Dlatego odwracają uwagę reszty. Ale dobrze pamiętam, to tam będą chyba z innej strony, więc spróbuję ich oflankować. Dum, dum, dum. O, właśnie ci tutaj. Kurde. Uwaga. Yeah, gin! Gin, Niemcy. Trafię go. To już musiało być Call of Duty, żeby skanować kogoś przez szafkę. No, dawaj. Oj. A oprócz tej gry, możecie się na moim kanale spodziewać też Let's Play z Project Zomboid. Ma jakiegoś strategię sobie też, jak tą. Zaczniemy, nie wiem, jakiegoś, może właśnie Company of Heroes. Jakiegoś Supreme Commandera. O, dostał. No i takie tam rzeczy będziemy nagrywać. Jak będę miał czas, już mówiłem. Będę miał czas, mogę nagrywać 30 odcinków w tydzień. Ale nie mam czasu, no to nie będzie przez jakiś czas. No ale na pewno przeżyjecie. O kurde, oni tu są, zapomniałem. Ej, no co się dzieje? Dobra, nieźle, nieźle. On, ten tam ucieka. Ła! Nie, kurde! Dobra, czekajcie, wrócę do was, jak już się z tym uporam. Elo? Siema, siema, wracamy po przerwie. Już jesteśmy w tym samym momencie, jeszcze w sumie innym, ale już przeszliśmy. Mamy MP40, znalazłem. I idziemy dalej. Do, już jest, widzimy kościół, ale z takim życiem na pewno będę znowu ginął. O, szamy jest zapis. Szkoda, że z minimum HP, ale trzeba uważać. Dobra, jedziemy. Będzie ich tu dosyć dużo. Oprzejmy. Pewnie w tym odcinku już tego nie skończymy. Przez moje lamienie. Ale dobra, jedziemy dalej. O! No, to była dobra akcja, przyznam, ale miałem szczęście. O, dobra. Headshot i koniec. Ale przynajmniej mamy zapis tam, nie? To jest minus tych punktów kontrolnych, tak to możemy, moglibyśmy sobie szybkiego save'a. O, i właśnie, widzicie? Padok. No, no chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, a bo tam oni są. Dlatego, ej, posuń się. Posuń się, kurde. O nie, Padok zginął! Nie, o, ale mamy karabin. Dobra, kurde, ostatnia akcja. Dun, 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 dun. Za Padoka, kurde. Kurde, nie trafiasz, gnoju. Na 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 na
Jedziemy, kurde, za padoka. Za skonspera. Za ojczyznę. Dobra. Shift! Fire! Shift! Fire! Fire! Zaczęliśmy padoka, nie będziemy mieć achika, no ale... Wow! I tak zaraz zginiemy, więc co ja się tam przyjmę? Wow! Ktoś tu był? Tam są! Noje. Boom headshot! O mordę! No cóż, ciąg dalszy. I need you over there. Suppressing fire. I can't hit him. O i właśnie do takich momentów lub... Ale nie, w sumie nie będzie to możliwe. Dobra. Chodźcie, panowie. Kurde. Machen Schwaben. Zabijacie mnie już, tyle razy mnie zabiliście, że... O kurde, no, trochę. Wojna często nie jest, ty chcesz... no dobra, wyleczymy. Hehehehe. No dobra, to jedziemy. Załóżmy, że po prostu przyszedłem tu całe 100%. Get cover there. Let's move. Take down those crowds. Red, get down, man. Covering fire. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Hurry up over there. Bo nie, tu lepiej. Move. Znowu zginę. Jej, znowu mam połowę życia. Jej. Ale fajnie, dobra. Poszczelamy trochę do nich. Dobra, dostał. I na powoli, na powoli. I tak nie skończymy tego odcinka dzisiaj. Widzę jego, głowę. Dostał! No, będziemy teraz tak podchodzić do tej gry. Możliwe, że źle w nią grałem, bo ciągle myślałem, że to jest Call of Duty. Ale dobra, idziemy teraz normalnie. Normalnie, normalnie, normalnie. Dobra, może strzelę w tego, a tego ja oflankuję. Dobra, poszedł. Poszła jedna ta gwardia. I jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jeszcze... No dobra. Dead. Lalala. Wow. Nie, 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 nie tą drogą. Chodźcie ze mną, panowie. Rally on me! Rally on me! Yes, sir. Dead. Dobra, idziemy dalej. Dla mnie najlepsza jest część z Brothers in Arms, jest właśnie ta i Hell's Highway. Ponieważ to w Hell's Highway już było więcej takich tych gadżetów, że to był niszczony obszar, jakieś lepsza grafika i tak dalej. A to, to jest po prostu taki klasyk, mi się wydaje. Chociaż na pewno jakieś starsze części by się znalazły. No, jakieś tam Brothers in Arms. Widziałem na jakiejś PSP w stylu. Ale... Czy jakieś w ogóle stare? Kurde, nie, to był zły pomysł.
To jest zły, kurde, pomysł, kurde. Nie mam murka do ukrycia się. No cóż, zginęliśmy w tym odcinku chyba 7 razy. Lamienie, jeszcze raz lamienie. Źle podchodziłem do tej gry. Od przyszłego odcinka będziemy grać normalnie. Ale jak na razie ja idę do swoich koszar się uleczyć, pouczyć się trochę w szkole, jakieś nowe umiejętności zyskać. No a na razie z wami się żegnam. Do zobaczenia w trzecim odcinku Brothers in Arms. Earn in Blood. Mam nadzieję, że lepiej wyjdzie. Może dlatego tak grałem, bo gram z rana. Ale zobaczymy. Tym razem wezmę się do tego lepiej. Siemano.